Siemano, z tej strony. Muszę znaleźć kolesia, tylko ten koleś tak się ukrywa. Ale po co to kliknąłem? Tylko jak tam mogę dojść? Oj, kuźwa, spadłem. Dobra, jestem z powrotem. To takie buty ten ziomek ma. No i jestem. To pewnie pracownia Jindosza. No i jestem, tylko coś. Kirin Jindosz. Co się stało? Ktoś tu był? Bierzcie się do roboty i nie brońcie, idioci! Chcę poczuć zapach szlaku! Oha! To skacze jeszcze. What the fuck? To błyskotliwe osiągnięcie. Wielki wynalazco. Gdzie jest guzik? No to chyba trochę. Trochę za daleko. Na drugie. Nie. Pana minus jeden. Dobra. Czekamy na Kirina Jindosza. Zostaw nas w spokoju. Cokolwiek robisz, przestań. Kim jesteś? Masz pojęcie, jak długo czekamy już na to spotkanie?
I muszę powiedzieć, że się udało. Tak pół na pół. No serio? A tutaj? Co niby tutaj zrobić? Co? Drzwi mogę sobie otworzyć, ale... Co, ten słup jakiś? Ja. Nie musiałam będzie na niego teraz patrzeć. Maszyna nadal poszukuje. Wyłączenie protokołu poszukiwania. Nie to kliknąłem. Nie ma nic takiego, żeby, nie wiem, rzucić czymś, czy co? Nie. Nic nie ma. Dobra, udało się. To jak ona tak łazi, ta maszyna, to można coś fajnego tutaj zrobić. Ona w kółko chodzi. Ale to drzwi mogę. Człowiek w polu widzenia.
No to odwaliłem. To odwaliłem. Ale się udało. One jakoś tak dziwnie wyglądają, nie? Aha. Hej, mam. Co to? Aha, to jest ten ziomek. Co mam na plecach? To nie jest ciało. Tatusa siedzi. Witaj się, kurwa mać. Co tu się stało? Przyjdziesz dzisiaj? Jestem nikim. Czego ode mnie chcesz? Gramy dziś wieczorem w kości. Przyłączysz się? Dobra, coś się tu udało. Ale się udało. No to się udało. Co sobie tutaj siedzi? Ten tu śpi.
Udało ci się. A co z nim? Jest wycieńczony i ranny, ale dojdzie do siebie. Nie sądziłam, że to możliwe. Pewnie masz co opowiadać. Chętnie posłucham, jak wrócimy na statek. Ruszajmy zatem. Nic się ciekawego nie udało, nie? Szkoda. Odmieniec naznaczył mnie dawno temu. Zmusiłam cię do ucieczki z cennej Tower i zmieniłam twojego ojca w kamień. Pewnie trudno się z tym uporać. Lecz gdy byłam młoda, słodka Jessamine i ja dzieliłyśmy wspólny sekret, niczym siostry. Cesarz Caldwin miał jeszcze jedną córkę, zrodzoną w hańbie przez pomocnicę kuchenną. Czy ja śnię? A jeśli nie, to jak Delilah to robi? W ciągu dnia Jessamine i ja bawiłyśmy się w Tower. Nocą wracałam jednak do kwater służących, do karaluchów i cienkiej kaszki. Jego wysokość tatuś odwiedzał mnie i mówił, że jeśli będę grzeczna, to za rok dołączę do dworu i zostanę księżniczką. Aż pewnego dnia Jessamine zepsuła coś wartego fortunę. Złapał nas mistrz szpiegów. Powiedziała, że ja to zrobiłam, a on tłukł mnie biczem w pawilonie, aż popłynęła krew. Matka straciła pracę w kuchni i jeszcze tej samej nocy wylądowałyśmy na bruku. Stałyśmy się bezdomne. O Jezus, słucham! Po za tym to zrobił? Tylko się bawiliśmy. Panienko Jessamine, jaka jest wasza misja? Ona, Delilah kłamie. To ona zepsuła. Z matką trafiłam w najgorsze miejsca w Dunwall, aż skończyłyśmy w więzieniu. Jessamine zginęła szybko od noża zabójcy, lecz moja matka cierpiała tygodniami po tym, jak gruby strażnik złamał jej szczękę. Gdy zmarła, wyrzucili mnie. Spojrzałam na światła Dunwall Tower i poprzysięgłam zemstę. Pracowałam w burdelu jako praczka, trochę też malowałam, aż wreszcie Anton Sokołow wziął mnie na nauki. To dość łagodne określenie. Byłam sprytna, zanim naznaczył mnie odmieniec. Przetrwałam to, co w cesarstwie najgorsze. Teraz twoja kolej. Moja matka jest chora. Potrzebuję pomocy. Twoja matka się przekreśliła, kiedy poszłaś na rzepę. Jest teraz zwykłym wolkiem niesadziem. Co? Nie! Odsiedziała swoje i zostanie wyrzucona wraz z innymi. Nie możesz tu dłużej zostać. Trudno stwierdzić, czy moja kochana ciotka mówi prawdę. Gdy zobaczyłam, co zrobili Antonowi Sokołowowi, chciałam skrzywdzić każdego, kto pomógł Delilah i Duke'owi Serkonos w przeprowadzeniu przewrotu. Sokołowowi.
Sokołow to człowiek, który zmienił Tran w broń, który powstrzymał plagę. A teraz ledwie może mówić. Dłonie, które malowały najpotężniejszych mężczyzn i kobiety naszych czasów, trzęsą się zbyt mocno, by utrzymać łyżkę. Gdy już zacznie mówić, zdradzi mi imię. Kolejny krok na drodze do Duke'a Lucia Bell, a potem samej Delilah. Imię. Tylko tego potrzebuję. Mamo? To nie był sen, prawda? Czy to ja jestem winna zgorzknienia Delilah? To wszystko jej dzieło. Zginie za to. Nasze decyzje mają swą wagę. Czuję, że wkrótce mój czas dobiegnie końca. Torturowali go. Ma całe ciało w siniakach. Delilah przejęła tron, a mój ojciec zaginął. Oto Anton Sokołow, najpotężniejszy umysł cesarstwa. Nie, Emily. Meghan ma rację. Potrafię zmusić elektryczność do przemieszczenia się z jednej części pokoju w drugą, ale Delilah jest dla mnie niepojęta. Kiedy przybyłem na Serkonos, chciałem zostawić wszystko za sobą, ale gdy zaczęły się zamachy, nie mogłem ich zignorować. Gdy Meghan i ja połączyliśmy morderstwa z osobą Duke'a, było już za późno. Zmora korony przyszła też po mnie. Pozwolili mi żyć ze względu na moją wiedzę, więc wiele zobaczyłem. Jindosha często odwiedzała Briana Ashworth. Jest kustoszką w cesarskim konserwatorium. Tak. Ashworth jest niebezpieczna. Równie zafascynowana okultyzmem co Delilah. Najwyraźniej pracuje nad urządzeniem zwanym Orakulum. Skrywa więcej niż możecie przypuszczać. Jeśli Ashworth jest jedną z powierniczek Delilah, muszę ją wyeliminować. Kto wie, do czego planuje wykorzystać to urządzenie. No to spoko. Biorąc pod uwagę jego wiek, Sokołow trzyma się lepiej, niż bym się spodziewała. Dobra, w tym momencie ja już kończę. Na razie.